Jesteśmy dzisiaj na pierwszej edycji gali Grube Ryby. Powiedz mi, zostałeś sponsorem, partnerem wydarzenia. Co cię do tego skłoniło? Co mnie skłoniło? Po pierwsze, skłoniło mnie to, że poznaję fajnych, ciekawych ludzi. To jest najważniejsze w tym wszystkim. A druga rzecz to znam Waldemara Piórka, z którym współpracuję już od jakiegoś tam dłuższego czasu. I wiem, że jego imprezy mają jakiś taki pozytyw, bardzo fajni ludzie. Poznaję bardzo fajnych, ciekawych ludzi. Cel, który ta impreza przetwarza, jest fajny. Po prostu, jakby to powiedzieć, ludzi tak jak gdyby angażuje w coś dalej, tak? Że poza tym, że poznajemy ciekawych ludzi, to jeszcze poza tym mamy coś takiego, na przykład, że ta cała energia, taka pozytywna energia tych ludzi wpływa na nas, tak? I lepiej się nam pracuje i tak dalej. A czy ty wędkowałeś? Nie, ja akurat nie wędkowałem. Powiem szczerze, że kiedyś tam, że dawno, oj, bardzo dawno temu to, że człowiek kiedyś tam wędkował, dzisiaj na to nie mam czasu. Może będzie spróbował powędkować, ale spóźniłem się na tę całą imprezę, także nie udało mi się uczestniczyć w tych zawodach. No ale mimo wszystko cieszę się, że jestem, że uczestniczę w tej imprezie, że jesteśmy partnerem tej imprezy. To jest dla mnie najważniejsze. Wiem, że będę partnerem twojej imprezy. No mam nadzieję. Wybory Miss. No, wybory Mrs. Poland. No to macie partnera. Bardzo dziękuję. No, co mogę powiedzieć? Uważam, że liczą się ludzie, tak? Mm-hmm. Liczą się ludzie, z którymi współpracujemy, z którymi rozmawiamy. I ten cały pozytyw człowieka wspiera we wszystkim, tak? No ja tak obserwuję i bywam na galach Waldemara. I mam wrażenie, że on przyciąga takich fajnych ludzi samych, prawda? On sam w sobie ma nie bardzo dość, dokładnie, no nie dość, że te imprezy rzeczywiście są fajne, bo tak jak ta dzisiejsza, to ja myślę, że też może mieć trochę charakter taki propagowania czyjegoś hobby, kto może nie wiedzieć, że ono jest jego hobby, tak? Może się tym zarazić. Ja powiem tak, czy to są jego hobby? Ja myślę, że to nie są hobby, to jest on. To jest on. To jest on. Znaczy on uwielbia czynić coś dobrego dla kogoś, pomóc kim w czymś i on tym zaraża ludzi. I to właśnie jest pozytywna energia, że na przykład ja wiem, że jadąc do niego się nie muszę o nic obawiać. Ja po prostu wiem, że jest, na pewno będzie fajnie. W ogóle Waldemar sam w sobie jest taką osobą bardzo wiarygodną, ale tak naprawdę ten pozytyw jego taki, to jest ten właśnie... Ma dobrą energię. Bardzo dobrą energię. I on ją przekazuje. I my ją odbieramy i to jest właśnie to, co tak naprawdę tak ingeruje to wszystko, że my tu jesteśmy, tak? Bo nie tylko ja, bo tu mam przecież szereg innych osób, tak? I firm. Czyli rozumiem, jeśli Waldemar za rok zadzwoni, słuchaj, robimy drugą edycję. To my jesteśmy, ja jestem z nim na stałe. Już mamy umowę podpisaną, że jestem partnerem jego wszystkich imprez, jakichkolwiek jemu się zamarzą. No to do zobaczenia za rok wobec tego. Miło było cię poznać. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.